I? Aj, pierwszy był, pierwszy był. Jedziemy z tematem. Tutaj myślę, że... O kurwa, na chmurę ziomeczek spadł. Chmura widzę, pięknie, widzowie, co tu się dzieje? Co tu się co tu się wydarzyło? 11k, dobra, leci chmura. Bach! I nie ma zawodnika. Ja pierdolę, ale jest potęga, widzowie, jest potęga, jeszcze te zawodniki. Ale cześć, siemano, ja jestem oczywiście BatonMetin2 i zapraszam was do kolejnego nowego odcinka. Oczywiście na starcie konkurs na smocze mety, trzy osoby wygrają, oczywiście SM-ki nadaje administrację na wasze konta. Wybierają to oczywiście tylko zostawienie suba na kanale, łapy w górę pod tym filmem oraz komentarz zawierający wasz nick z gry. Oczywiście wyniki będą podawane tutaj w tym teraz miejscu na ekranie, wam się wyświetlają. No i klasycznie 150 łap w górę pod tym odcinkiem i kolejny odcinek wpada o jeden dzień szybciej na kanał. Zapraszam serdecznie do odcinka, miłego oglądania. No i widzowie, zdecydowałem, że dorzucimy sobie jeszcze do finalnego budżetu 15 bonów, żeby wymienić ten Rubin. No powiem wam, pasowałoby tego znaka wsadzić. Nie perfa, perfa nie będę wsadzał. Kupimy sobie takiego za 38 bonów, 800k wartość średnie. Czyli podjebnięcie, żeby było pierdolnięcie. No i tyle, no 38 bonów. I na tym sobie zamkniemy finalnie budżet, nic więcej, że tej postaci nie będziemy dokupywać, nie będziemy kupować jakiegoś szafiru znaku, nie będziemy Jadeito znaku kupować i ogólnie resztę alchemii. Myślę, że dwa kamyki znaki zdecydowanie wystarczą, żeby się fajnie pobawić, bo powiem wam szczerze, ja gdzieś tam popytałem ludzi, którzy mają już jakieś postacie, 55 level, jakieś zabawki, czy to te wyższe postacie z levelami, czy jakieś 90, 95, setne, to już w ogóle powiem wam, ciężko jest z nimi rywalizować. No i taki Rubin na pewno pozwoliłby tutaj sobie coś więcej podziałać, jeśli chodzi o PvP. Dlatego wsadzimy sobie taki Rubin, wiem, że nie jest to perf, ale żeby było jebnięcie fajne, no przede wszystkim, słuchajcie, to ma być zabawka. Trzeba, przede wszystkim muszę czerpać przyjemność z tej postaci. Także łączny budżet 115 bonów zostało wydane na postać i na tym myślę, że zamkniemy sobie wszystko. Dobra, wyciągnę, nie wyciągnę? Wyciągłem. No to super, jeszcze dwa wony w kieszeni. No i wsadzamy sobie znaka, który daje 120 wartości więcej i 6% średnich obrażeń. No także będzie jebnięcie z tym Rubinem, naprawdę będzie mięcie. Aczkolwiek no ta odporność na obrażenia 8% odpada i troszeczkę to będzie odczuwalne na hitach. Ale za to z chmury i zasadzki na razie takie pierdolnięcie, że łeb będzie urywał. No zaraz idziemy zresztą sobie przetestować. Dobra widzowie, podejście do Ninja Dagger 85 level. Jedziemy, ile ma HP? Ja pierdolę, 20k. Próbujemy. Pa, chmurka. Dobra, wjazd. O widzowie, jest kurwa szansa. Jest szansa. O, szybki, kurwa. Teraz muszę spierdolić i dobić go chmurką. To będzie pewnie chmurka za chmurkę, tak, dokładnie, będzie chmurka za chmurkę. To trafi, jak to nie. I... Aj, pierwszy był. Dobra, 1-0 mamy. Ale dobra, dobra, jest szansa, walimy od razu drugą rundę. Dobra, lecimy widzowie PvP, szaman 55 level. Jedziemy z tematem. Tutaj myślę, że... O kurwa, na chmurę ziomeczek spadł. Ja pierdolę. No i widzowie, to mi się podoba. 55 level, to jest realna szansa. Oczywiście wyleciały koziki z dumkami. Jest pierdolnięcie. Kadę szamana siedzi elegancko w kozikach. Szkoda, że tutaj nie mogę na magię tej roski ani wody kliknąć. Brakuje tego levela. Ale dobra, mamy 1-0. Myślę, że drugą rundę chłopak będzie chciał. Dobra, piszemy, że jesteśmy gotowi. Tylko sobie może wolny wyłączę. Dobra. I napisał, że gotowy. To wjeżdżamy. Chmura na początek. 13k chmura. Zasadzka. I po temacie. 13k chmura bez kryta. Oj, tak widzowie. W ogóle nie wiem, czy nie rozdamy sobie statystyk trochę inaczej, że cofniemy tego bita i damy full siłę. Trzeba to przetestować, ile to realnie da damage'u na chmurze, czy to się w ogóle będzie opłacało. Bo jeśli się opłacało, to naprawdę z tej chmury możemy ludzi ściągać na strzała. To jest coś pięknego. Dobra widzowie, lecimy kolejne PvP, tym razem z ziomeczek podszedł tutaj swoją zabawką 70 level. No i coś czuję, że jak zabawka, no to tutaj nie będzie żeli papą i będzie wjazd na grubo.
Dobra, koziki sobie tylko zmienimy na umki. Dobra, piszę mu, że gotowy, jedziemy. Ile on tam HP ma? 14 tysięcy. Dobra, widzę, nie trafił tym. Chmura. Chmura, widzę, pięknie, widzowie, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Proszę państwa. Kosta, dokładnie. Nie, no ta chmura naprawdę. Kurde, raz chyba sobie te statystyki cofnę z Vita w tą siłę, naprawdę. Zaraz to przetestujemy, tylko wezmę z nim jeszcze 2-3 rundki PvP, bo naprawdę jest kosa. Dobra, ref set, także od razu walimy. Dobra, runda druga. Oj, nie trafił tutaj piorunkiem, jeszcze tym, kurwa. Bach, zasadzka. Bez szans. Bez szans, widzowie. Jest kosa. Jest kosa, no nie ma co. Nie no, tak powiem realnie, do 85 levela, jeśli ktoś nie przyjdzie na wyborny Alchemy, to myślę, że ta niedziela naprawdę ma duże szanse wygrać. Tu już widzę jakieś potencjalnego WPK, to zaraz go zapytamy o PvP, od razu dopiszemy siema, walimy jakieś PvP sportowe. Zobaczymy, co odpisze. No ale tutaj widzowie, to patrzcie, co się dzieje. Podbijam, tylko jest tak, buch, chmura, 11k bezkryta. A ziomek ma 20 koła HP. I ty w ogóle po 3k, patrzcie, to zasadzka 17k w plery bez kryta. On full exp, no to niestety ziomeczek się nie pobije. No niestety, szkoda. Ale tutaj widzę jakiś, o, jest potencjalny zawodnik. Zaraz go podpytamy. Dobra, walimy PvP, widzowie. Jest zawodnik, 37 level. No ale przetestujemy tutaj zawodnika. Dobra, G napisał, ile on ma tam HP? 11k, dobra, leci chmura. Bach, i nie ma zawodnika. Ja pierdolę, ale jest potęga, widzowie, jest potęga. Jeszcze te statystyki tylko bym cofnął, żeby tutaj więcej damage'a na tej chmurze jeszcze miałem. Więcej damage'a na tej chmurze wyciągnąć i naprawdę idziemy zaraz, widzowie, na jakieś bosiki, na BO się przejdziemy, do lochu pająków. O, do lochu pająków się przejdziemy, widzowie, pomęczymy jakichś oponentów. I ziomeczek ucieka w krycie, widzowie, patrzcie, co się dzieje. Oponent w szoku. Dobra, hop. Oj, tutaj, kurwa, nie wiem, widzowie, czy nie by trzeba jakieś setki za... 23k zasadzka! Co tu się wyjebał? Jo, gościu w szoku! Ja pierdolę! Ale pizda w oko poleciała, widzowie, co tu się wyjebało? A w ogóle co do zbroi, to mamy taką, czyli 6% sztylety. Nie wiem, czy sobie tutaj jakieś lepsze nie ogarniemy. Pasowało mieć ten full ABS na sztylety. No ale z drugiej strony też trzeba mieć na magię ABS, bo no taki ninja na przykład wali z tych mury. I chyba tam roska na magię działa, z tego co się orientuję na chmurę. Nie jestem pewny, bo nie grałem daggerem jakoś bardzo, nie testowałem tego wszystkiego na nerwi. Ale tak mi się wydaje. Dobra, idziemy jeszcze te statystyki sobie w ogóle przetestować. Także ja sobie to gdzieś odpalę, jakąś postać z boku ustawię. No i przetestujemy sobie damage tych chmury. O, na przykład ta małpa, to jest moja postać. Także przetestujemy sobie damage najpierw na tych statystykach, a potem na tych drugich. No i wiadomo, HP trochę będzie, bo to finalnie cofnie mi około 20 punktów jakość Vita, czyli to będzie 960 HP, jak dobrze liczę. No, niecałe 1k mi cofnie. No, ale jakby się biło na przykład z chmury z 1000 więcej, to nie wiem, czy by mi się to bardziej nie opłacało, bo i tak raczej każdego wywalam na serię, w sensie na 2 skille zasadka plus chmura, czy tam chmura plus zasadzka, ewentualnie czasami hitami trzeba dobić. No i dobra, widzowie, przetestowałem sobie chmurę, jak działa tutaj po dodaniu statystyk, po cofnięciu statystyk z witalności, a dodaniu do siły. Następnie to i tak wygląda następujące damage. Pierwsze, raz, dwa, trzy, cztery wartości, to są wartości chmury bez dodanych punktów statystyk w siłę. A później kolejne 3 to już są, to już jest damage po dodaniu statystyk, czyli jak widzicie, około 600 damage tutaj dochodzi na samej chmurze i to bez kryta, czyli na krycie to będzie 1200, wiadomo, bo się mnoży tutaj razy 2 ta różnica. No i wiadomo, do tego plus zasadzka, wydaje mi się, że kosztem 1 HP powiedzmy, że będzie ok. Będzie ok, myślę, że żeby był większy fan z tej postaci, to zostawimy sobie full z ręka i reszta w siłę. Także lecimy PvP, tutaj 29 level, chłopak chce PvP, czapi, wygląda na groźnego, bo tutaj szarfa siedzi. No, zobaczymy zawodnika, zaraz go przetestujemy. No i dobra, widzowie, łapię tutaj oponenta. Zapytamy oczywiście po ty off. Pytamy, czy jest gotowy. Jest gotowy, dobra, no to go.
Wjeżdżamy chmura, 11k. Oj, coś tutaj zawodnik ma, jakby zrobione, bo dostał 11k niecałe z chmury. Co prawda bez kryta, czyli na krycie to byłby strzał jeden i leży. Także, no, jestem w szoku. Nawet spoko, fajnie damage. Spodziewałem się, że tutaj opon będzie twardszy, a jednak ta chmura robi tutaj totalną kosę w tej PvP. No widzowie, jest nowy oponent, tym razem widz jakiś, Pet Shop Boy, 96 level, wojownik, oczywiście z mieczem, także klasoweczki tutaj na miecze wlatują, no takie klasoweczki bym powiedział w cudzysłowie, tutaj z przymrużeniem oka. Dobra, piszemy R, czekamy, że meczka aż odpisze, oczywiście z umkami, koziki tutaj zdecydowanie lepsze do pod PvP. Dobra, R, no to wlatujemy, ziomeczka, leci chmura, 7100, omijamy duchowe, zasadzka, omijamy wolnięcie, spierdalamy na bok chwilę, bo się skille ładują, a tutaj no niestety mamy tylko dwa skille, widzowie. Dobra, można powolutku się tutaj ziomeczkiem bić, ale widzę, że on ucieka, ale złapał nas tu pod duchowe ładnie, wolnięcie unikamy, 1500 HP mu zostało i nie, stąpki nas dobił, no żadne kryty nam nie posiadały. Ale dobra, jest szansa, bierzemy rewan z ziomeczkiem i myślę, że jest naprawdę tutaj wielka szansa, żeby z nim wygrać. Szkoda, że żadne kryty tym PvP nie posiadały. Dobra, runda numer 2, zaczynamy z ziomeczkiem PvP. Oj, oj, chmura nie trafiona, a ładnie nas tutaj trafił z kometki, która no trochę tutaj nam zadała obrażeń. No musimy trochę pospierdalać, niestety, no granie na dwa skille. Tak już niestety jest. Oj, tutaj teraz, żeby nam nie wykurwił, dobra. Robimy tak, podbiegamy dla bliska. Oj, tąpka na krycie. Nie no, powiem wam, że gościu ma naprawdę bardzo spory damage. Ale spróbujemy jeszcze raz, Dobra, no i spróbujemy, dajemy zemstę. Kometkę by pasowało teraz uniknąć pierwszą. A nie uniknęliśmy, ale chmura, siedzi chmura. Zasadka. Dobra, teraz spierdalamy i dobił nam czymś. Czymś nam nas dobił. Nie wiem, czy tą czy kometą. Dobra. Trzeba tą pierwszą kometę zdecydowanie uniknąć, bo ona nas tutaj bardzo, bardzo boli. I może będzie szansa naprawdę na wygranie tego PvP. Aj, ciężko tą kometkę będzie uniknąć. Chmura 16k! 16k chmura, widzowie. Co tu się wydarzyło teraz? Tomkę tam nie trafia. Ej, co? Nie, użył poty. Mamy to, widzowie, nagrane. Mamy to nagrane. Użył, odpalił autopoty, widzowie. Mamy to piękne nagrane. Także będzie, będzie na YouTube. Będzie na YouTubach. Sechuj. Dobra, walimy jeszcze raz PvP z nim, widzowie. Razem mu napisałem, żeby spotą nie oszukiwał. Dobra. Napisałem, że gotowy. Polimy PvP. Dobra, go. Spróbujemy kometkę uniknąć, widzowie. Jest kometka uniknięta, dobra. Hop, chmura, 16k chmura. Zasadzka i jest lag, kurwa. Nie, lag jest. Ja pierdolę, zlagowało nam, widzowie. Ale dobra, 3k ma oponent HP. Będzie chciał nas na kometkę złapać, nie złapał nas na kometkę. Jeszcze tąpkę może tutaj kliknąć. Ale chmura wlatuje, widzowie, i kurwa, oponent pokonany. Ale szkoda, że tam lag był, bo ta zasadzka chyba nie weszła na tym lagu. Będę musiał sobie zobaczyć tam na klipie. No ale szybko to oponent został wyjaśniony. Dobra, widzowie, teraz będzie PvP z Archerem. No i tego jestem bardzo ciekaw, bo z Archerem jeszcze nie miałem przyjemności się bić. A tutaj spory mam OBS na strzały, jakby nie patrzeć, same buty dają 20%. Dobra, mamy chyba wszystko odpalone. Pytamy go, czy jest gotowy. Tylko medal sobie jeszcze przepalimy. Napisał, że jest gotowy, także zaczynamy. Wjeżdża sobie chmura, trochę hitów. No i tutaj musimy niestety bić się w zwarciu z nim. No i nie wiem, czy tu nie będą lepsze stylety pod hity. Z racji, że no, uciekać raczej nie będę. Ale wchodzi zasadzka. Dobra, walimy z gościem kolejne PvP, widzowie. Tym razem zaczynamy sobie inaczej. W sensie w sztyletach pod hity. Ale widzę, że tutaj będzie ciężko. Ciężko będzie w tych sztyletach. Może te hity, no coś tam wchodzą te hity. Dobra, nieźle. Nieźle, coś tam te hity wchodzą. Ale nie wiem, czy nie braknie. Zasadzka i braku 1001 HP. Ale tam zlicowałem trochę hitów. Dobra, widzę, że też tylety mogą być lepsze pod PvP z Archerem. Także próbujemy jeszcze raz. Dobra, lecimy, widzowie. Kolejna runda to jest tym oponentem Archerem. Napisał, że gotowy.
Kurwa, tylko znowu lag jest. Dobra, zaczynamy. Zaczynam z lagiem, widzowie. Także tutaj ciężko pewnie będzie przez tego laga. Ale coś tam hity pochodziły. Tutaj to trzycie by się przydało, tych hitach mam wam strasznie. To trzycie strasznie dużo bije. Tylko kurwa, znowu tu się jakoś wjebał. Ale zasadka w plecy, nakrycie. I PvP elegancko wygrane. Mamy 1-1. No i dobra, widzowie. Runda numer 3 teraz będzie. Zmieniłem sobie na sztylety z umkami. Wydaje mi się, że będą lepsze. Dobra, piszemy, że jesteśmy gotowi. Zaczynamy. Latuje chmura. 4600. Zasadzka. Nie, zasadzka nie trafiona. Najgorzej. Najgorzej zasadzka nie trafiona. No i teraz te hity tutaj no nie robią tyle, co na hity, co hity na sztyletach z umkami. Znaczy ze średnimi. Ale dobra, chmura. I chmura na lagu. Nie siada chmura przez laga. Ja pierdolę, no. No dobra, to jeszcze raz próbuję sobie z tym archerem, tylko tym razem jesteśmy w M2, no bo tam mnie strasznie lagowało. Dobra, gości pisze, że jest ready, ja piszę, że jestem ready, także zaczynamy. Zaczynamy klasycznie od chmury, ładnie, chmura za 7k siadła. Zasadzka, no mogą tutaj co prawda zasadzkę trochę obejść i w plecy uderzyć. No i te hity zdecydowanie tutaj robią lepszą robotę niż sztylety, niż koziki z umkami. Dobra, także, no nie wiem, czy mamy 2-1 dla mnie, czy 2-2. Powiedzmy, że 2-2, chociaż wcześniej przegrałem tak naprawdę tylko i wyłącznie przez laga. Ale dobra, niech będzie 2-2. Dobra, zaczynamy kolejną rundę, widzowie. Niech napisze, że gotowy. Splatuje sobie chmura, 3-400. Także bez tutaj szału. Zasadzka, no 2-500 też bez tego. Ale hity ładnie powchodziły. Te hity na szyciu naprawdę robią taką robotę. W ogóle gościem truje, ja nic tego nie otruję przez level. Ale zhitałem go tutaj pięknie. No powiem wam, szkoda, że nie mam tego jednego levela więcej, bo jakbym miał wirujący sztylet, to ten wirujący sztylet zrobiłby mega robotę przeciwko takiemu archerowi, bo oprócz tego, że fajny damage, no to jeszcze uniemożliwiłby no, dodawanie mu damage, bo byłby pod, jakby, no nie wiem jakby to nazwać, no, miotałbym nim po prostu o ścianę, o tak to imę. Dobra, runda kolejna tutaj jeszcze, lecimy. Dobra, zaczynamy sobie od chmury, ale już widzę, że ciężko będzie, bo gość ładnie zaczął od hitów, ładnie mu tam strzałki powchodziły. Ale dobra, tutaj podhitamy. W ogóle muszę sobie combo zrobić, bo nie troszeczkę szkoda, że go odpycham, bo tracę na tym trochę czasu. O, dobra, udało się zwyciężyć, fajnie. No zdecydowanie te kuziki ze średnimi lepsze od takiego oponenta. Dzięki, również. Dobra widzowie, teraz idzie na temat grubszy zawodnik, czyli 70 level Sura BM. No, powiem wam, teraz została naprawdę poprzeczka wysoko postawiona. Oczywiście zakładamy sobie tak, myślę, czy z zoomkami, czy bez umek. Na razie spróbujemy sobie z zoomkami. Dobra, poty off, tak, piszę poty off. Ciężko będzie, bo wiem, że na pewno bardzo dużo mu da ta ochronka. No ale spróbujemy, nie zawsze musimy wygrywać. Dobra, wszystko odpalone. Piszemy, że jesteśmy gotowi. Zgoda, ile tam ziomeczek ma HP, jeszcze sobie tylko sprawdzimy. 23k, no dobra, próbujemy zawodnika. Chmura za 7k wlatuje. Obtoczymy go, zasadzka, ale braknie. Most jestem surowym. Most jakby chmura siadła na krycie. 7k mu zostało, no tak, jak chmura na krycie siada. Dobra, jeszcze sobie spróbujemy. Dobra, próbujemy jeszcze raz z zawodnikiem. Czekamy tylko aż napiszą, że jest gotowy. Dobra, to wlatujemy w niego. Zaczynamy chmura 7k. Nie wiem, czy tutaj jest sens odbiegać w sumie na BMA. Raczej będzie bez sensu. Tak się HP zregeneruje, a zaraz mi przypierdoli sferkę. No, ciężko powiem widzowie, tutaj jedynie co nas ratuje to jakiś tam kryt z tej chmury, ewentualnie zasadzki. A tak to no ciężko, bo ma chłopak ochronę. Gdybym miał przynajmniej jednego skilla jeszcze na P, albo szybki atak, albo wręcz sztylet, no wtedy zdecydowanie inaczej by to wyglądało. Ale jeszcze raz sobie spróbuję. Dobra, próbujemy leścika. Nie trafi sferki. Wchodzimy chmurą. 1500, zasadzka, 5200, hity jakieś. No ale tutaj widzowie, no brakuje nam skilla, kurwa, no brakuje nam skilla. A jeszcze ktoś tutaj jak mi laga miałem przez chwilę. Kurwa, no 4k mu zostało, dobra. Jeszcze raz spróbujemy, bo wydaje mi się, że jestem w stanie go naprawdę usadzić tutaj elegancko na dupie.
Dobra, słyszymy, że jesteśmy gotowi. Jedziemy ostatni raz z wiomeczkiem. Napisał, że jest gotowy. Dobra, sferki, żeby nie trafił. Nie trafił w skilla tego innego. To też dobrze. Zasadka w plecy. 5200, no nie za dużo ta zasadka w plecy tu zrobiła. Powiem wam, ciężko będzie. 4K mu znowu zostało. Kurde, no. Ta chmura na krycie, nie chce się już. Ale dobra, spróbujmy jeszcze inaczej. Spróbujmy jeszcze po te hity. Bo widzę, że z tych hitów naprawdę coś tam mu zabieram tego HP. Także bierzemy te koziki pod średnie. No i spróbujemy tutaj coś więcej pokitać jeszcze. Dobra, koziki pod średnie założone. No i próbujemy tutaj najpierw wymusić jakiś błąd na nim. O właśnie, nie trafienie sferki dużo by nam pomogło. Teraz chmura. Teraz pod hity. Dopany pod hity, no ale tam cały czas mnie ubija widzowie ten duszek. I on tu hity 2500 na szyciu. Odbiegniemy. Przełożymy szybko na unki. I chmura. I leży, widzowie, leży pięknie jeszcze. Ale to chmura siadła w ogóle. Chmura za sferę, widzowie. Ale dobra, możemy zrobić to tak, że trzeba przekładać te koziki w ogóle. Tylko te zmianki sobie może gdzieś odłożę na bok. Jakbym przekładał te koziki, czyli przypierdolił na przykład dwa pierwsze skille na kozikach z unkami, a potem zmienił na średnie. To by mogło wypalić. Spróbujemy tak, jeszcze raz. Dobra, widzowie, lecimy. Widzę, że jestem gotowy. Trzeba wymusić oczywiście na początku, nie żeby tej sferki nie trafił. Zaczyna od tego skilla, ale żeby sferki nie trafił. O, widzicie, to nam bardzo teraz pomoże. Ale kurwa, trafił nam na krycie jakimś gównem. Patrz, ile ta chmura, ile w ogóle bije to chujostwo jebane, co lata wokół niego. Jak dostałem się znowu takiego kryta z tego gnucha, że to w ogóle pozamiatane. Przydałby się ten amulet Kydry, no ale to jest drogi od ponad 40 bonów. Bo wtedy jakbym miał więcej HP, no to bym coś więcej podziało. Kurwa, no spróbowałbym jeszcze raz z tym chłopakiem tutaj te PvP. Dobra, piszę mu, że jestem gotowy. Kurwa, ten jebany Phoenix biega tam wokół i nie mogę kliknąć w niego. Dobra, zaczynamy. Myślę, czy agresywnie zagrać. Nie trafił jednego skilla, jeszcze żeby tą sferkę nie trafił. Dobra, nie trafił dwa skille. Teraz wlecę w niego. Hop. Nie wiem, czy nie braknie. Braknie jeszcze ten jebany, ognisty duszek pierdolony. No jak będzie ten duszek? Kurwa, no. No szanse są, ale tutaj chmura by musiała siąść na krycie. No ale dziomek mi napisał, żeby się tutaj nie poddawał. Także spróbujemy, dobra. Last. Próbujemy lasika. Podumki, dobra. Czujemy, że jesteśmy gotowi. Dobra. I zaczynamy. Aj, trafię tego skilla. Jakoś dużo ten skill nie uderzył. Zasadka trafiona. Dobra. No ale to i tak braknie, widzowie. Chociaż jakbym teraz pod chmurę zagrał. Chmura. Nie, tak mnie dobił. Ale nie wiem, czy mnie dobił z duszka, czy z tego duchowego uderzenia w ziemię. Kurwa, no. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy. Bo jest potencjał, tylko no żadne kryty nam się dają. Raz nas fajnie nam raz kryt z góry siadł. A tak to kompletnie nic. Dobra, pytamy go, czy jest gotowy. No wiem, tutaj meda na 2 minuty to sobie założymy. Jest napisał, że jest gotowy. Dobra, to wartujemy w niego. Chmura zaczynamy. Chmura znowu bez kryta. Ale kity weszły teraz. Podsadka weszła. I 3000 niecałe, bo tam właśnie zregenerowały czapę. Zostało mu. Kurwa, no. Ale teraz mieliśmy zajebisty początek i myślę, żeby tak zacząć od początku. W sensie, nie wiem, czy będzie od razu lepiej wjeżdżać z niego. Lepiej tak by tego pierwszego skilla nie trafił. To wtedy mamy dużą przewagę już na samym starcie. A dobra, skoro on używa, nie używa hitów, to może założyłbym te kolce, gdzie mam 5 na luda, te na sztylety. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Medal co prawda już się kończy, ale może jeszcze zdążymy na jedno PvP. Pytamy, czy jest gotowy. Napisał, że jest gotowy, to od razu wlatujemy w niego. Zaczynamy chmura 7200. Dobra, trochę podkitamy. Zasadzka, no i braknie, już widzę, że braknie, widzowie. No nie, no. Brakuje jednak, brakuje nam jednego skilla. Jakbyśmy mieli jednego skilla więcej. Kurde, no naprawdę ten dagger dawałby sobie radę. No i myślę, żeby na przykład nie przebić levela na 36 i rozdać sobie jeden punkt w na przykład wirujący sztylet. To byłoby naprawdę spoko. Może to spróbujemy sobie zrobić, nawet przebiję ten level teraz, żeby rozdać sobie ten jeden głupi punkt.
chyba tak zrobimy, widzowie, bo no inaczej to jest ciężko, to jest takie kurwa. Dobra, idziemy, idę ten level przebić i zaraz się tu z gościem jeszcze raz spotkamy na PvP. No i dobra, widzowie, przebiłem ten jeden level. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. W ogóle na 36 chyba nam dochodzi jeszcze woda nakryta. O! Dobra, fajnie. Aha, tylko czekajcie, muszę do depo sobie to wrzucić i teraz tak, myślę, że zdecydowanie polecimy sobie tutaj teraz w umki. Tylko to sobie tutaj rzucę na bok, dobra. Zdecydowanie teraz bym poleciał w koziki z umkami. Zrobimy sobie tak, lizaka założymy, alchemia odpalona, koziki z umkami mamy tutaj, dobra. Kolczyki, dobra, nie zostanę bez tych ABS-ów na bez ABS-ów na miecze. Pod dozo, dobra. Lecimy tutaj pod dozo i teraz tak, chmura zostaje tutaj, zasadzkę to bym sobie na podwójkąda, a nawet nie wiem czy nie pod trójką. Pod trójką będzie najbardziej wygodnie. Dobra, odpalamy wszystko. No i teraz woda na kryta dochodzi. Także dosyć fajnie. Dobra. I no jeszcze założymy sobie medal i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Pytamy, czy jest gotowy. Dobra, nagrywa czy nagrywa? HP, niech sobie zresetuje jeszcze. Dobra, widzę, że nie chce HP sobie resetować, to po prostu... Aha. No nie wiem, co się z tą chmurą stało. No i trochę lipa, widzowie. Nie, nawet się nie będę próbował z nim bić. Nie, no bez chmury tutaj... A jeszcze mi ten duch trafił. Dobra, teraz nie trafił. Osadzka. No i kurwa. Dobra, widzę, że on hita. Ogólnie go już umie się bić, bo mało który BM hita, a to naprawdę jest podstawa. Więc ubierzemy sobie te kolce jednak z ABS-ami na miecze. Dobra, piszemy ref. Dobra, i walimy jeszcze raz. Ogólnie spoko jakiś gości, bo cały czas chce się bić, także. Fajnie, pozdrawiam bojówka Marysi. Dobra, piszę, że jesteśmy gotowi. Ciach. I myślę, że od razu wlatujemy w niego. Tutaj ta chmura, zasadzka, trafiona, dobra. O nie, no co on nam tak wypierdolił? Teraz mu tak kiedy posiadały, że to w ogóle widzowie nie zdążyłem. Sferka kryć siadł, no właśnie, czyli tą sferkę widzowie zdecydowanie musimy uniknąć na samym początku. Dobra, kolejna runda przed nami, szybko tutaj palę co mogę, niestety rosek jeszcze nie mogę. HP ma 23k, ja mam 20k. Dobra, gotowy jesteśmy, no to piszemy go. I musimy wymusić na nim, żeby tego atmosferkę nie trafił. Nie trafił skilla jednego, dobra, fajnie. Nie trafił sferki. No i teraz latujemy w niego, chmura. Zasadzka, dobra. Ale tutaj ładnie nas pohitał. Popatrzcie, naprawdę ładnie pohitał. No i właśnie to jest to. No naprawdę, gość umie się bić, tym BM-em. Bo większość BM-ów to po prostu ucieka na boki, klika tylko skille, nie hita, a tutaj przez to, że gość hita, to uniemożliwia mi na przykład zrobienie tego wirka. Chociaż za bardzo też nie mam za dużo czasu, żeby ten wirek w ogóle kliknąć z racji, że mam mało HP. Ale jeszcze możemy spróbować. Gdzieś tu mam zbroję na miecze, ale niestety... Magia 6%, nie, no to magię muszę mieć na full zdecydowanie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Piszemy, że jesteśmy gotowi. Niech odpala ducha i wlatujemy w niego, zobaczymy. Jeszcze raz. Od razu chmurka zaczynamy na grubo. I zrobimy tak, podchity go. Bez potrójnego, zrobimy tak. Zasadzka, 11 HP mu został. Leży. Dobra, mamy sposób na niego. Tylko ten wirek, wiadomo, nie był potrójny, był podwójny, bez tego takiego kroczku do przodu. Ale okej, okay, nawet okej. Okay. Dobra widzowie, jedziemy dalej z tym BM-em, naprawdę bardzo fajnie się z tym BM-em bije, bo gość ma pojęcie o PvP, to raz, a dwa, że naprawdę jest ciężko, a lubię jak jest ciężko. Dobra, to robimy tak, chmurkę to zrobimy tak, teraz wjedziemy z hitami w niego, tak, zrobimy ten kroczek do przodu, kroczek wyszedł elegancko i zasadzka. I leży, pięknie, teraz potrójny wirek siadł. No i ten wirek to robi. No robi robotę, a czemu robi robotę? Tak jak wcześniej widzowie powiedziałem, przede wszystkim robi robotę, bo uniemożliwia mu hitanie mnie. Jedynie ten duch mnie wtedy obija, ognisty. No ale to powiedzmy, że jest jeszcze jakoś do życia.
Te hity mnie bardzo bolały, bo nie mam w tej zbroi ABS-u na miecze. No ale niestety no, nie będę miał wszystkiego na tym poziomie. Powiedzmy sobie szczerze, nie chcę robić postaci też, wiecie, wjebać 500 wonów w nią, wpierdolić, nie wiem, wyborną alchemię i tak dalej, EQ, wszystko perf, bo to po prostu nie miałoby sensu. No i dobra, gość pisze, że jest gotowy, ja piszę również. I teraz myślę, widzowie, że zacznijmy od razu od wirka. Tak, on sobie to zmisował, fajnie. I zacznijmy sobie od wirka. Bach, teraz go zaskoczymy tym wirkiem, pięknie. Tutaj podhitamy go jeszcze, mocno teraz pod hitami był. I pięknie pora na dobicie. I leży BM. 70 level BM. Rozpykany sobie, widzowie, tego. Elegancko. No, ziomeczek w szoku. No ale to jest właśnie to. No jeden głupi skill na pierwszym punkcie. Nawet nie na P, tylko na pierwszym punkcie. A robi taką fajną robotę. No i zdecydowanie to PvP. Teraz mi się wydaje, widzowie, że wygląda lepiej dla was, dla oka. Mego, waszego i twojego. Także warto było ten jeden level sobie przebić. Dla kontentu przede wszystkim. No dobra, widzowie, tutaj jeszcze ostatni TPHP już raczej będzie z tym BM-em. Dobra, zgodził się na lasta, piszemy, że jesteśmy gotowi. I myślę, że od razu będzie wjazd, tylko tak, żeby nie trafił sferki. Troszeczkę sobie odbiegniemy. No, nie trafił jakiegoś skilla, dobra. Teraz w niego wlecimy, ciach. Zrobimy sobie wirek potrójny, ale już widzę, że przejebiemy, bo prawdopodobnie zapalił sferkę. I tu sferkę nakrycie. I zabolała mnie ta sferka. No niestety, mamy tak zbudowaną postać, między innymi Szafir, który ma tutaj silny sura, a nie odposura, że nie jesteśmy w stanie ustać takiej serii BM-a. Przede wszystkim też dlatego, że woda na magię jest dopiero od 50 poziomu. Dobra, tak tego widzowie nie zostawimy. Ostatnia runda z tym BM-em. Kurwa, no i znowu przez tego jebanego Feniksa Deity nie mogę kliknąć. Dobra, lecimy. Tak, nie trafił jednego skilla. No i widzę, że jest chyba lag, bo się w miejscu zatrzymał. Dobra, sferka nie trafiona. Teraz wlatujemy sobie w niego, ciach, 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 hity pięknie, odepchnięty, chmurę trzeba palić od razu, widzę, zasadzka i nie wiem, czy mnie nie dobije, a już myślałem, że mnie duch dobił, dobra, mamy to, ale tutaj naprawdę było bardzo ciężkie PvP, no i ja muszę przede wszystkim autoatak sobie wyłączyć, bo nie lubię się bić na autoatak, to wolę mieć tutaj zwykły atak, żeby mieć większą kontrolę nad postacią. No i zrobię jeszcze jedno PvP z tym BM-em, nie daje spokoju mi ten BM. Jeszcze tutaj musimy coś popieścić. Dobra, wchodzimy sobie tak. Chmura, 15 chmura. Tylko tak, będziemy sobie ciach, ciach. Bez potrójnego, żeby od razu kliknąć. Wirek, złapać go elegancko. No, 15 chmura.